tym roku obchody Święta Niepodległości są wyjątkowe, bo mija okrągłe 100 lat, od kiedy Polska, tłamszona ponad wiek zaborami, odrodziła się na nowo. To idealna okazja, by bliżej poznać XIX i XX-wieczną historię naszego kraju oraz ludzi, którzy odegrali dużą rolę w kształtowaniu społeczności polskiej. Do takich ludzi bez wątpienia zalicza się marszałek Józef Piłsudski. Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła uczniów ostrowskich szkół na historyczne lekcje wraz z panem Ryszardem Eichelkrautem, który przybliży młodzieży sylwetkę późniejszego naczelnego wodza Polski. Opowiadał im o najważniejszych dokonaniach Piłsudskiego, o jego poglądach i życiu, starając się nakreślić obraz marszałka z różnych perspektyw. Nie jest łatwa jednoznaczna ocena jego postaci, bo nadal, ponad 80 lat po śmierci, jedni widzą w nim despotę, inni bohatera. Bez wątpienia był on jednak sprawnym politykiem, zręcznie orientującym się w sytuacji międzynarodowej. Twórca Legionów Polskich, znany z ciętego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi, cieszył się dużym szacunkiem ludzi z kręgów wojskowych, którzy wierzyli w jego wizję Polski, wolnej od rosyjskich wpływów. Możemy doszukać się pewnych związków marszałka z ziemią ostrowską. Odwiedzał on Komorowską Szkołę Podchorążych Piechoty, a w oddalonej o zaledwie 20 km Paproci Dużej wziął on ślub ze swoją pierwszą żoną, Marią Skoplewskich. Pan Ryszard Eichelkraut podczas spotkania w bibliotece nakreślił młodzieży sytuację w Polsce na początku XX wieku. Tłumaczył, jak to się w ogóle stało, że po I wojnie światowej powstało państwo polskie. Ludzie nie rozumieją, jak to się stało, że nagle Polska stała się niepodległa, chociaż jej nie wywalczyła. Ale wiemy o tym, że Niemcy już nie były zdolne do walki. 10 czy 11 listopada w Ostrowi, jak i w każdym innym mieście, rozbrajano żołnierzy. No jak to rozbrojenie rozbrajać niegdyś takich potężnych tutaj Niemców, co tak się tutaj gospodarzyli, nagle się rozbraja? Bo sami Niemcy zrozumieli, że już przegrali wojnę i oni też chcieli wracać do kraju. Przywieźli Piłsudskiego Niemcy 10 listopada do Polski. Rada Regencyjna przekazała mu władzę, a 11 listopada Polska odzyskała niepodległość. Dziwny taki splot wydarzeń, bo ani nie było bitwy, ani nie było żadnej dyplomacji ze strony polskiej. Po prostu zebrali się zwycięzcy w Wersalu pod Paryżem i przy stoliku załatwiali wszystko. Nie tylko nam, Polsce, udzielili niepodległości, ale ogłosili niepodległość szeregu państw, które były w Imperium Rosyjskim. Myślę tu o Estonii, Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Węgier, Czechosłowacji, Rumunii. Więc to były te państwa, które wyzwoliły się za sprawą tego Wersalu, przy biurku, przy stoliku, którzy uzyskali niepodległość. Na koniec spotkania pan Ryszard zaprezentował młodzieży historię największego w Polsce pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w pobliskim Ostrowi i Komorowie. Odsłonięty został w 1932 roku, przetrwał czasy wojny i nalotów bombowych, ale niestety w 1950 roku został zburzony decyzją ówczesnego starosty powiatu ostrowskiego. Dzięki inicjatywie pana Ryszarda Eichelkrauta i staraniom Społecznego Komitetu Odbudowy pomnika marszałka w Komorowie, Piłsudski powrócił na swoje miejsce w 1999 roku.